Siemanko, szybki tutorial, jak powiązać adres e-mail z kątem Google. Może być ci to potrzebne w sytuacji, gdy ktoś tworzył dla ciebie stronę internetową i chce udostępnić ci statystyki Google Analytics, ale nie może tego zrobić, ponieważ Twój adres e-mail nie jest powiązany z kątem Google. W tym filmie pokażę Ci, jak powiązać swój adres właśnie z takim kątem. Zapraszam do ekranu. Wpisz sobie w wyszukiwarkę konto Google. Pierwszy link to będzie konto. Będziesz miał tutaj w adresie accounts. Wchodzimy w to. Na górze mamy przycisk utwórz konto. Wpisujemy swoje imię i nazwisko, przechodzimy dalej, wpisujemy naszą datę urodzenia. Ciekawe, czy przejdzie. Przejdzie. I teraz mamy możliwość albo utworzyć nowego Gmaila. Chyba nie jest to potrzebne, ponieważ nie ma sensu tworzyć sobie adresów mailowych tylko po to, żeby, na przykład, mieć jakiś dostęp do usług Googleowskich, kiedy możemy to zrobić ze swojego dotychczasowego adresu. Wchodzimy więc w opcję użyj swojego dotychczasowego adresu e-mail. Wprowadzamy tutaj adres, z którego korzystamy na co dzień. Przechodzimy dalej. W tym momencie na nasz adres mailowy przyjdzie kod od Google'a. Musimy sobie wejść na tą skrzynkę, skopiować ten kod i wkleić tutaj. Przechodzimy dalej. Musimy utworzyć sobie hasło. Klikamy dalej. W tym momencie Google prosi nas o dodanie numeru telefonu. Możemy ten krok pominąć. Mamy teraz sprawdzenie swoich informacji. Klikamy dalej. Wybieramy tryb ekspresowy, na dole akceptujemy, na dole potwierdzamy i na dole zgadzamy się. No, i to tyle. Jesteś teraz na swoim koncie googlowskim. A Twój adres mailowy, którego używasz na co dzień, jest powiązany właśnie z kątem i można mu udostępniać różne googlowskie usługi. No i to wszystko. Jak widzisz, nie było to specjalnie trudne. Mam nadzieję, że Tobie też się to uda. Jeżeli będziesz mieć jakiś problem, napisz komentarz pod tym filmem. Postaram się pomóc. No i oczywiście subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.